Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na imię Sebastian, kanał, który oglądacie, to Sęki Wiery Dziury. A w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zamontować Aventosa firmy Bloom w korpusie. Także zapraszam na film. Moi drodzy, Aventos, jeżeli ktoś z Was nie wie, co to jest, jest to system z Bluma łamanych frontów, które po prostu unoszą się do góry nie jako jeden, tylko jako dwa i łamią się w pół. Korpus mam już tutaj przygotowany. Jest to część tego przedpokoju, o którym Wam już wspominałem wcześniej, jeżeli oglądaliście film z ramą lustra, która również do tego przedpokoju, czy tego przeciąga robię. Korpus mam gotowy. Takich korpusów tak naprawdę będą trzy. Co jest nam potrzebne, jeżeli chodzi o ten system? Jeśli chodzi o ten system, potrzebne nam będą, wiadomo, zawiasy, które dostaniemy w komplecie przy zamawianiu, łączniki. Dostajemy też cały system, mamy też instrukcję, mamy śrubki do przykręcenia, mamy również ramiona. Przy tym systemie należy pamiętać o tym, że minimalna głębokość frontu to jest bodajże niecałe 28 cm, 280 mm. Ja ten korpus, z racji tego, że musiałem się zmieścić w pewnym, zmieścić na ściance, która tak naprawdę zabudowana będzie miała 30 cm, więc tutaj doliczając front, ten korpus tak wyszedł, można powiedzieć, że na styk. I w związku z tym, że ma tutaj zabudowaną płytę, sklejkę, ona jest tutaj, tak jak widzicie, wstawiona, będę musiał ten system troszeczkę przesunąć, będę musiał zrobić dziurkę w tej sklejce, ale jest to, że tak powiem, ustalone z klientem, więc tutaj problemu z tym nie ma. Mam też tutaj dwa fronty. Pierwszy jest wyfrezowany z tym uchwytem i drugi jako górny. Należy też przede wszystkim pamiętać o tym, że fronty muszą swoje ważyć i minimalnie, z tego co kojarzę, około 3,5 kg chyba muszą, czy ponad 3 kg muszą mieć fronty. No tutaj, jeżeli chodzi o sosnę, bo ta zabudowa jest sosny, no troszeczkę brakło, więc fronty będę musiał dodatkowo obciążyć i w jednym już takim korpusie ten system zastosowałem i to działa. Ale dobrze, przejdźmy do pracy, koniec gadania. Zaczniemy od podstawy, czyli w pierwszej kolejności musimy zamontować zawiasy. Mamy dwa rodzaje zawiasów. Pierwsze są te takie tradycyjne, drugie są zawiasami, które mogą się wygiąć pod szerszym kątem. Dobrze, koniec gadania, przystępujemy do pracy, zaczniemy, tak jak mówię, pierwszy front, musimy zrobić sobie dziurki pod puszki, frezem puszkowym, przymocować na nasze zaczepy i jak już będziemy mieć to zrobione, następnie zamontujemy sobie nasze dwa systemy i później Wam pokażę, jak wyliczyć montaż tych ramion na tym drugim, na tym dolnym froncie. Także przystępujemy do pracy.
Jako pierwsze to jest góra, tu mamy dół, to jest front górny i dwa pierwsze zawiasy pójdą w ten sposób, więc muszę sobie zaznaczyć linię. Ja to robię w taki sposób, teraz wam pokażę. Ja to robię w taki sposób, że ja sobie zaznaczam mniej więcej taśmą. Jak już to mam, to tu można to przeciąć. Jakiś nożyk by się przydał. Dobrze, także teraz wywiercę sobie dziury na puszki i widzimy się, jak już to będę miał zrobione. Zawiasy już są przykręcone, także odkładamy teraz korpus, bierzemy drugi front i musimy w drugim froncie zamontować drugie zawiasy, żeby front nam się łamał. Jak już to będziemy mieli zrobione, będziemy musieli zamontować również mocowanie do tych ramion, także odkładam korpus i zabieram się do pracy. Dobrze, moi drodzy, i fronty mamy już tutaj ładnie zlicowane. Dla kogoś, kto nie wie, a podejrzewam, że może się taka osoba znaleźć. Tutaj ta śrubka jest do regulacji. Kręcąc ją w prawo bądź w lewo, przesuwamy tą regulacją. Wtedy możemy ten front regulować w ten sposób. Tak samo się dzieje przy korpusie. Także to mamy już zrobione, jak widzicie. Mamy to zrobione, mamy te dwa fronty połączone. Teraz czas na, wydaje mi się, jedno z ważniejszych, jeżeli chodzi o ten system, bo to jest proste i ten, kto drzwi już jakieś montował, to myślę, że sobie z tym poradzi bez problemu. Natomiast teraz taka bardziej, że tak powiem, skomplikowana sprawa, czyli musimy zamontować to na odpowiedniej wysokości, żeby te prowadnice nam się, żeby te ramiona dobrze nam tutaj dociągały. Więc musimy sobie zrobić pewne obliczenia i ja zaraz wam powiem, jak to zrobić. Dobrze, w pierwszej kolejności musimy ten front podzielić na pół. Mój front ma 29,4. 29,4 podzielić na 2 to się równa 14,7. Dobrze, żeby było prościej, zrobię sobie to na tym. I tradycyjnie już zaznaczę sobie
14,7 i z drugiej strony to samo. Dobrze, to będzie montować w tym miejscu, tylko gdzie to zamontować. Są odpowiednie wzory na to i teraz tak, to jeżeli chodzi o jaką, w jakiej odległości, to robimy 12,5 mm plus nasz front, czyli 18. To już bez kalkulatora widać, że to jest 30,5 mm, czyli to już mamy mniej więcej opanowane w to. Natomiast interesuje nas ta druga połówka. I tu stosujemy teraz takie dwie ważne cyfry, myślę, że do zapamiętania, jeśli ktoś tego nie wie. Czyli tak, jeżeli nasz front ma między 480 a 549, to od środka musimy sobie zaznaczyć 70 mm. Natomiast jeśli nasz front ma od 550 do 1040, wtedy interesuje nas 47 mm. Czyli od tego musimy 47 mm zjechać w dół. Taka interesuje nas wartość. I znowu, żeby nie kreślić po tych frontach, tu wiemy, że będziemy mieli około 30 mm. Więc może od razu to zaznaczymy. Dokładnie 30,5, czyli ja myślę, że jak zaznaczę 30 z małym haczykiem plus oczywiście ołówek, no to wyjdzie nam te 30,5. Zaznaczymy sobie tą linię. To samo robimy z drugiej strony. Dobrze, i teraz tak, od tej linii musimy zaznaczyć, tak jak mówiłem, 47 mm i to nam da wymiar, w którym musimy zaznaczyć pierwszy, bądź zależy, z której strony patrzymy. Jeśli od przodu frontu, to pierwszy, jeżeli od tej strony, to drugi wymiar frontu, ale drugą dziurkę. Ale dobrze, no to lecimy. 47, może sobie wezmę inny, żeby to było dokładniejsze, inną miarę. Dobrze, mamy 47. To samo robimy z drugiej strony. Dobrze, i gdy mamy już zaznaczone te dwie, no to wiemy, że nasze mocowanie będzie... Tu będzie miało pierwszą dziurkę, druga dziurka będzie szła w tym kierunku. Więc to mamy już zrobione. Także nawiercam, przykręcam i widzimy się za chwilkę. Dobrze, i to już mamy zamontowane. Teraz czas na montaż właśnie tych systemów otwierania w naszym korpusie. Także sprzątam troszeczkę ze stołu. Biorę korpus na stół i pokażę Wam, jak to zamontować. Dobrze. Żeby zamontować to w tym miejscu, musimy mieć kilka wymiarów dość istotnych. Znaczy przede wszystkim zacznę tak. Tu są takie dwie wypustki. Te wypustki, musimy zrobić dziurę pod te wypustki i wtedy dopiero przykręcić śruby, które mamy w zestawie. Pierwsza wypustka musi być oddalona od początku frontu o 37 mm. Natomiast musimy zrobić sobie znowu pewne wyliczenie, które,
które powie nam, w jakiej odległości ma zostać ten pierwszy nawiert zrobiony. W tym celu potrzebujemy znowu, i to wam znowu rozpiszę, potrzebujemy znowu tak, taką informację, jaką mamy wysokość korpusu. No to już wiemy, że nasza wysokość korpusu jest to 595 mm. I tą naszą wielkość musimy pomnożyć razy 0,3. Od tego musimy odjąć 57 i w ten sposób uzyskamy odległość, w jakiej musimy to wywiercić. Więc teraz tak, bierzemy kalkulator, 595 razy 0,3 to się równa minus 57 to się równa, czyli 121,5. Tyle musimy sobie zaznaczyć od początku tego frontu dotąd. Więc żeby znowu sobie ułatwić zadanie, skoro mamy już ten wymiar, już poznaliśmy ten wymiar, znowu zaznaczamy sobie coś takiego, żeby było nam łatwiej. Zaznaczymy sobie 121,5, już chwileczkę. Dobrze, mamy to. I teraz zaznaczamy od początku frontu naszego. Mamy zaznaczone. Sobie tu lampką poświecę, żeby lepiej widzieć. Mam nadzieję, że wam ta lampka nie zasłania. OK. Dobrze, i mamy wytyczoną tą linię 121,5, zgadza się. To samo zrobimy za chwilę z drugiej strony. Może od razu to zróbmy, skoro już mamy ten wymiar zaznaczony, żeby już później nie przekładać. Także robię z drugiej strony, widzimy się za chwilę. Już mamy z dwóch stron zaznaczone i teraz, tak jak mówiłem, pierwszy wymiar to jest 37 milimetrów. Zaznaczamy 37 milimetrów. Dobrze, mamy. I drugi wymiar, czyli rozstaw tych dwóch wypustów, które tutaj wam pokazałem, to rozstaw między tymi wypustami to jest 102 mm i trzeba zaznaczyć teraz, przepraszam, nie 102, tylko 192. 192 mm, więc między jednym, między tym a tym jest 192, czyli żeby było prościej, kalkulator 192 mm plus 37 to się równa 229. Zaznaczamy sobie 229. Ja sobie mogę tą linię teoretycznie przedłużyć, bo i tak tego później nie będzie finalnie widać. I zaznaczamy 229.
Dobrze, mamy to. I te dziurki, oczywiście trzeba pamiętać, żeby nie zrobić tego na wylot. Robimy takie dwie dziurki wiertłem piątką. Także biorę wiertło piątkę, biorę wkrętarkę i już Wam pokażę. Dziurki mamy nawiercone, ale tak jak Wam wspominałem na samym początku, musiałem zrobić z odpowiednim wymiarem, natomiast tutaj ten tył potrzebuje odpowiedniej ilości miejsca, no i niestety ta dziurka tutaj nie wejdzie, więc ja muszę sobie zrobić po prostu przebicie na drugą stronę. Ja sobie to zaznaczę. No i dobrze, mam zaznaczone, muszę to wyciąć, żeby ten tył mi tam ładnie wszedł. Także widzimy się, jak będę miał to wycięte. Już tego Wam nie będę pokazywał, bo to raczej każdy potrafi zrobić. Także widzimy się za chwilę. Już mamy to zamontowane, znaczy wsadzone w te dziurki. No to musimy to czterema wkrętami złapać. Dobra, mamy na sam koniec. To samo robię z drugiej strony. Teraz będziemy wpinać nasze ramiona. Ramiona wyglądają w ten sposób. Tu mamy regulację, gdy to jest odpięte, można regulować, gdy już wyregulujemy, zamykamy to na dół. W tym momencie to zamykam. No i montujemy te fronty. Ja sobie jeszcze zamontuję w tym momencie ten moje obciążenie, które spowoduje, że no nie będzie wyrywać tego frontu do góry. Także montuję obciążenie i widzimy się przy montażu już tych frontów. I w tym momencie mamy już zamontowane. Tutaj jeszcze nam lekko odchodzi, to wystarczy trochę doregulować. Sprawdzam, czy się otwiera. O, trzeba podkręcić, bo jest za bardzo zminusowane. Zaraz to zrobimy. Już podkręciłem. I moi drodzy, zakończyliśmy montaż Aventosa firmy Blum. Front łamany. Jak widzicie, nie jest to wcale takie trudne i mam nadzieję, że mój film komuś pomoże. Jeżeli tak, to się bardzo cieszę. Na tym kończymy ten odcinek. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to koniecznie. Włącz też dzwoneczek, będziesz na bieżąco. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.